Dobrze, 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 dobrze. Zaplątaliśmy. No, my też. Dobrze, proszę państwa, nagramy... Co tu się dzieje? Odeo! Wąż się... Dobra, weźmy w tym kofie tutaj. Pomagam na scenie. Nie mogę tego widzieć. Dobrze, proszę państwa... Cicho! Możecie się śmiać. Już za chwilę przed państwem zagramy sobie w grę konwencję. To w dużym skrócie będzie polegało na tym, że scenka będzie prowadzona przez te oto dwie piękne osoby, chude i grube. Scenka nazywa się Za górami, za lasami. Taki nosi tytuł. Ja w pewnym momencie będę przerywać toczącą się scenkę i prosić państwa o pomysł, jak można tą scenkę zmienić. Na początek spytam się, jaką konwencję dodać, może jakąś, nie wiem, na przykład operę, albo więcej sensacji, science fiction, coś w tym stylu. Potem radę reżyserską. Potem ja wymyślę dwie inne jakby takie rzeczy, które mogą urozmaicić tą scenkę. Także za górami, za lasami. Wybierzmy, proszę państwa, postać dla Wartka. Tak. Jaką może być postacią w naszej opowieści Za górami, za lasami? Jakaś postać? Gargamel. Gargamel. Czerwony kapturek. Joda, czerwony kapturek. Czerwony Joda! może być czerwony Joda w kapturze. Tak, może być. Dobrze. Czerwony Joda w kapturze. Będziesz dużo mówił. Oraz postać dla tutaj pana Arka. Mała mi, to dzik. Dzik? Lemu, jak? Megatron. Megatron. Dzik? Gargamel. Gargamel. Mała mi. Mała mi. Papa Star. Leniwiec. Pani czerwony na końcu. Jak? Leniwiec. Leniwiec? Dziadek na rowerze! Dziadek na rowerze, o! Dziadek na rowerze! Dziadek na rowerze oraz... jak to mały Joda, mały czerwony Joda w kapturze. Tak jest. Scenka za górami, za lasami. Zacznijmy scenkę. Zgubić się musiałem! Jak dobrze, żeby tu kolega Bartoszewski doprowadził! No dobrze! O, gruby czerwony dziadek jest! O mój Boże! Jak ja tak? Czy jesteś szatanem? Ja jestem... O mój Boże! Jesteś szatanem! Joda mistrza, czerwony! Masz świecący wad! Czy już idę do piekła? Wiedziałem, że ten dzień kiedyś przyjdzie! Stop! I w tym momencie zmieniamy nieco konwencję tej całej scenki. Musical. Musical! Może być. Proszę bardzo, musical. Tak. Zawsze marzyłem, że spotkam cię tutaj w górach, w górach, w górach, w górach, w górach, w górach, w górach. Tyś przeznaczeniem mym i śmiechuszczoną zapytę, że to właśnie ty i ja spełnimy nasze marzenia. Ja! Na tych górach, ej! Na tych lasach, o! Choć czerwone masz ogon. Jaką radę reżyserską dodalibyście do tej scenki? Na przykład czegoś więcej, czegoś, co widzieliście w tej scence i było za mało, na przykład, nie wiem, emocji. Zajmowanie! Albo... Pojedynczo! Próbujmy wszyscy pojedynczo do tego. Seksu! A wiesz, to jest najśmieszniejsze, że to wszystko inne kabarety mówią! Więcej seksu, czy słyszałem coś innego? Czy na pewno słyszałem coś innego? Więcej seksu! Nie! Dajmy poznajomi to, co chce! W takim razie... Więcej seksu! Wiecie, wiecznie ci włożę? Jejku! Ja tu jestem sprzed wojny! Takich rzeczy my nie praktykowali! Muzyka! Lubisz małe rzeczy? Lubię małe, lubię duże. Mam nadzieję, że to potem ci włożę. Miejsca też, ale z siebie widzę. Jest niezły zwierz. Te uszy zielone, dwa cera czerwona. A zobacz to, kurde, zapomniałem kondoma. Ja zaproponuję, to będzie alfabet.
Osoby na przemian będą wypowiadały kwestie i każda z tych kwestii będzie się zaczynała na kolejną literę alfabetu. Osoba A powie jakąś kwestię zaczynającą się na A, potem druga osoba na B i tak dalej, aż do końca. Tak. Ale gdzie ten kondom może być? Bardzo się szukasz, szukasz się bardzo. Czy ty wiesz, gdzie mój kondom jest? Dopiero co go ukradłem. Ej, ty! Zielony, czerwony, dziwny, zakapturzony, oddaj mi go! Chowa się! Gnoju, też mam broń! To jest nóż! Hej! Cholera! Nigdy nie patrzyłem z nożem! I co teraz zrobisz? Jęk! 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 Kurde! Jesteś dobry! Lubisz to! Ładnie to tak pogrywać sobie ze starszymi! Mistrz Yoda zawsze wygrywa! Nie wygrasz ze mną! Ja byłem w Wehrmachcie! O nie! Jesteś czarny z strony mocy jesteś! Patryk było moje imię, a teraz jestem Wiesiu. Rafał kiedyś na mnie mówiono, ale teraz Joda mistrz. Stary!